Zwycięstwem Grzegorza Stępniaka z grupy CCC Polsat Polkowice zakończył się trzeci etap jubileuszowego 25. wyścigu Solidarności. Na mecie przy Galerii Korona Polak wyprzedził dwóch zawodników grupy Metek, Remco Debrejka oraz Joachima Ariesena. Bardzo szybki etap, tak zresztą tak jak wczoraj, jeszcze dwa. Finisz w Kielcach, bardzo fajne miasto, bardzo fajny finisz, który mi pasował. Udało się wygrać i jestem bardzo szczęśliwy. Trzeci etap wyścigu liczył ponad 160 km. Peleton rozpoczął rywalizację w Przedborzu, a w województwie świętokrzyskim kolarze minęli Krasocin, Łopuszno, Piekoszów i Górki Szczukowskie. W Kielcach przejechali ulicami Malików, 1 Maja, Aleją Dziewięciu Wieków Kielc i Warszawską. Na 15 km przed końcem wyścigu peleton dogonił dwójkę uciekinierów. Dzięki temu przed metą zobaczyliśmy pasjonujący pojedynek sprinterów, z których najlepszy okazał się Stępniak. Dwa etapy krótkie, były bardzo szybkie, średnio około 50 na godzinę. Dzisiaj myślałem, że będzie troszeczkę wolniej, ale nic z tego, peleton gnał bardzo szybko. Jutro myślę, że te podjazdy troszeczkę zwolnią peleton. Słabsi zawodnicy będą grupetto, sprinterzy, a górale dojdą do słowa. Żółtą koszulkę lidera po trzecim etapie przejął Joachim Ariesen, który na metę dojechał jako trzeci. No, it was we go very fast in the beginning. Na początku jechaliśmy bardzo szybko. Odłączyło się od nas dwóch kolarzy, którzy potem zostali dogonieni. Dlatego też na mecie zmierzyli się sprinterzy. Miasto Kielce po raz 21 gościły elitę polskiego kolarstwa. Kielecki etap na stałe wpisał się w kalendarz wyścigu Solidarności i już teraz wiadomo, że w przyszłym roku kibice po raz kolejny zobaczą pasjonujący finisz w stolicy województwa świętokrzyskiego. To chyba co roku było, że w Kielcach był etap i to dobrze, bo w tym momencie jakby istniejemy na mapie Polski jako miasto, w którym się dzieją takie ważne rzeczy. W piątek zostanie rozegrany czwarty etap z Nowego Sącza do Krosna, liczący 193 km. Kolarze zakończą zmagania w sobotę w Jarosławiu.